Wiadukt na ulicy Dąbrowskiego. Kierowcy wiedzą, że po większym deszczu zbiera się tam woda. Ale czegoś takiego, co zdarzyło się po potężnej ulewie, jaka przeszła nad Ełkiem w nocy ze środy na czwartek, już dawno w tym miejscu nie było. Pod wiaduktem utworzyło się spore i dość głębokie rozlewisko. Tak było kilka minut po godzinie 9. Wody było tyle, że zakrywała koła samochodów osobowych. Zrobił się kompletny chaos. Ani policjanci, ani strażnicy miejscy nie pomyśleli, żeby zamknąć odcinek ulicy od skrzyżowania z Łukasiewicza do Armii Krajowej. Sznury aut zjeżdżały w okolice wiaduktu, po czym nie miało jak zawrócić. Niektórzy przejeżdżali poboczem, inni próbowali pokonać ogromną kałużę. Półtorej godziny później nic się nie zmieniło. Może tylko zdenerwowanie kierowców. Na gorsze. Ja to mówię, za takie to wodę od kogo wsadzić do więzienia. Do tej pory, żeby tego nie usunąć, żeby tego... Na ofiary wody nie trzeba było długo czekać. Przechodnie wyciągali z wody tablice rejestracyjne. Najpierw pod wiaduktem utknął samochód ciężarowy, potem na własne życzenie osobowy. Kierowcy tego ostatniego pomógł przechodzień, a potem strażacy. Ciężarówkę wyciągnęli ełczanie. Tutaj stał właśnie kolega i poprosił, żeby go tam scholować. Także przyjechaliśmy, samochód zastał wody i już nie odpalił, nie? W tej chwili próbujemy go ściągnąć na plac. Przeładować towar i niech jedzie dalej w trasę. Ulica wciąż nie była zamknięta. Dopiero po naszej interwencji ruchem w tym miejscu pokierowali funkcjonariusze policji i straży miejskiej. Większość sił policyjnych skierowano bowiem do wypadku w Krzyżewie na Krajowej 16, gdzie ulewa podmyła jezdnię i wyrwała kawał asfaltu. W tym miejscu zderzyły się dwa tiry. Wyrwa została załatana dopiero następnego dnia.